program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Link 4 z ubezpieczeniem OC i AC. To jest program Co w Sporcie na antenie telewizji w Polsce.pl oczywiście. Maciej Wolny, witam państwa serdecznie. A Co w Sporcie? No dzieje się przede wszystkim dużo w kontekście reprezentacji Polski po dwóch kolejnych spotkaniach kadry Czesława Michniewicza, spotkaniach w Lidze Narodów. To pierwsze rozegrane z Holandią, przegrane 2-0, i to drugie z Walią, wygrane 1-0. I można powiedzieć, że to by były dwa oblicza tej kadry, ale czy na pewno? O tym porozmawiamy w naszym programie. Mam nadzieję, że z Danielem Kaniewskim, menadżerem sportowym, z którym za moment być może się połączymy. Jakieś drobne problemy techniczne, no ale to się oczywiście zdarza. Co do tych spotkań, tak jak wspominałem, pierwsze spotkanie Holandia-Polska, Polska-Holandia, przegrane 0-2 przez Polaków. No i to spotkanie wywołało spory pesymizm. Mając jeszcze w głowie, drodzy państwo, to, że za moment rozpoczynamy przecież Mistrzostwa Świata w Katarze. No i wszyscy byli ciekawi, jak wygląda reprezentacja Polski, jaka jest forma poszczególnych zawodników, szczególnie w kontekście takiego rywala jak Holandia, który na papierze, patrząc na nazwiska, przecież nie różni się jakoś znacząco na minus dla reprezentacji Polski. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że to my teoretycznie mamy silniejsze nazwiska w składzie, a na boisku okazało się, że wygląda to zupełnie inaczej. Holandia grała, my bardzo często staliśmy. Oglądałem to spotkanie i byłem momentami, nie chcę używać słowa zażenowany, ale było mi po prostu przykro, że ta gra po prostu się nie klei, po prostu się nie układa. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest, a przecież jakimś wybitnym ekspertem, jeśli w ogóle od tego typu kwestii nie jestem. No ale jest jako dla kibica po prostu to pewne zmartwienie, bo chcielibyśmy zobaczyć właśnie kadrę grającą na miarę, wydawałoby się, swoich możliwości. Właśnie miara możliwości to jest, wydaje się, też słowa kluczowe w kontekście naszej reprezentacji, bo znowu wezmę tutaj te nazwiska, o których już wspominałem państwu. One są mocne, one są ciekawe, przecież mamy, mówi się o tym, że mamy jedno z najbardziej utalentowanych właśnie piłkarsko pokoleń, że tutaj ta reprezentacja wygląda naprawdę nieźle, ale właśnie nieźle na papierze, a później przychodzi co do czego, wychodzą na murawę, no i okazuje się, że już to porozumienie między zawodnikami gdzieś kuleje. Szybkość przesuwania się poszczególnych formacji na boisku też nie do końca dobrze wygląda, o ile w ogóle. Tych problemów jest sporo. Widzieliśmy też podczas tego pierwszego spotkania z Holandią frustrację Roberta Lewandowskiego. Były takie momenty, gdzie to zdenerwowanie na twarzy naszego kapitana było bardzo mocno widoczne. Pojawiały się takie znaczące gestykulacje też rękoma, że przesuwamy się, że szybciej, że coś tam zróbmy inaczej, żeby poprawić tę grę, żeby pokazać się do tej gry bardziej, szczególnie do pomocników, do obrońców. Robert Lewandowski gestykulował. Coś tam nie wychodziło. Holandia natomiast bardzo szybko potrafiła się przesuwać od własnej bramki pod naszą bramkę, stwarzając bardzo wiele niebezpiecznych sytuacji. No i przede wszystkim bardzo szybko wymieniając podania, też często z pierwszej piłki, co wprawiało naszą obronę, naszą pomoc, naszych zawodników w ogóle w spore zakłopotanie, co skończyło się też tymi dwiema straconymi bramkami. No niestety, niestety to spotkanie się skończyło tak, jak się skończyło. Do naszej rozmowy dołączył Daniel Kaniewski, menadżer sportowy. Danielu, słyszymy się. Dzień dobry, witaj serdecznie. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Przepraszam, że dzisiaj bez wizji. No niestety podobno nie ma internetu, gdzieś jestem w Polsce, więc wiecie, ja nie próżnuję, cały czas coś się dzieje, więc mecze się skończyły, ale praca się nie kończy. Pewnie, że tak. Mecze się skończyły, ale jest też o czym rozmawiać. Słuchaj, od razu moje pytanie, bo ja tutaj trochę o tym meczu Holandia-Polska zacząłem rozmawiać w dość pesymistycznym, powiem ci, tonie. Pytanie, czy ty też w pesymistycznym tonie to spotkanie pierwsze w Lidze Narodów, które zostało rozegrane przez reprezentację Polski, reprezentację Czesława Michniewicza, oceniasz? Jak patrzysz na grę naszych reprezentantów? Czy w ogóle można to grą nazwać? Bo momentami wyglądało to tak, jakby się, przynajmniej w mojej ocenie, przypadkowi zawodnicy spotkali na boisku. Jeżeli chodzi o mnie ogólnie, no to powiem wprost. Jeżeli ktoś myśli, że my wygraliśmy mecz z Walią po bardzo dobrym meczu i po, tak jak słyszałem,
Czesław Michniewicz to określił po meczu. Rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie. Wygraliśmy, mogliśmy wygrać to wyżej, no to jesteśmy w błędzie. Myślę, że my wygraliśmy to spotkanie dzięki bardzo dobrej dyspozycji tutaj Wojtka Szczęsnego, którego ja nie pamiętam, abyśmy oglądali w reprezentacji Polski, aby on taki mecz rozegrał. Być może ten ze Szwecją, mecz barażowy, tak, okej. To nie był wspaniały mecz reprezentacji Polski. To nie był wspaniały mecz, który obfitował akcjami podbramkowymi i akcjami, które my sobie stwarzaliśmy. Grały dwa równe ze sobą zespoły, wygrała drużyna lepiej zorganizowana, mająca lecz tego bramkarza. Nie ma co ukrywać. Całe szczęście dla Walijczyków, że bramkarz Walii spuścił tylko jedną bramkę, bo jego dyspozycja z pierwszej połowy dla mnie była po prostu, sam sobie mógł strzelić, mógł nam pomóc jeszcze w tym meczu. Skończyło się, jak się skończyło, wygraliśmy 1-0 po szczęśliwym meczu i tyle. Jedziemy na Katar w lepszych humorach. Będziemy grali z zespołem Chile w lepszych humorach. Fajnie, super. Cieszmy się, ale nie mamy się cieszyć z dyspozycji reprezentacji Polski. Nie podoba mi się system gry Czesława Michniewicza, to od razu zacznę może tą rozmowę. Słuchaj, ja cię zapytam konkretnie o ten mecz Polska-Holandia, który został rozegrany na Stadionie Narodowym, przegrany 2-0, bo ja o tym meczu rozpocząłem naszą rozmowę, ty tutaj pociągnąłeś trochę Walię, to spotkanie z Walią. Jak ten mecz z Holandią oceniasz? Bo myślę, że jeżeli mówić o sprawdzianie formy reprezentacji Polski przed Mundialem, przed Mistrzostwami Świata, to właśnie bardziej ten mecz z Holandią niż z Walią był tym sprawdzianem. Jak ten sprawdzian wypadł? Ja powiem wprost. Myślę, że i widzowie, którzy nas teraz oglądają, jak i państwo, jak i ty, jesteście ze mną tego samego zdania. Jakby Holandia w tym meczu musiała wygrać 7-0, wygrałaby 7-0. Jakby musiała wygrać 4-0, wygrałaby 4-0. Wygrała 2-0 po najmniejszym oporze, jaki zrobiła. Bawiła się. Reprezentacją Polski się bawiła. Grała z pierwszej piłki. Piłka im chodziła przepięknie. Chwała za to, jaki mecz rozegrał Piotrek Zieliński. W ogóle dwa mecze były bardzo dobre. Wykreował nam się lewy obrońca, czyli Kiwior. Mamy tutaj zawodnika, który moim zdaniem dzisiaj jest jedynką w tej reprezentacji. Powiem wprost, dzisiaj jest, myślę, od niego będzie zaczynał mecze tutaj na obronie, jeżeli chodzi o Czesław Michniewicz. No bo myślę, że Kiwior zasłużył na to, że jest dzisiaj najpewniejszym punktem. Proszę mi wierzyć, że oglądałem dwa razy mecz z Belgami, przepraszam, z Walią. Ten zawodnik nie popełnił błędu w meczu z Walią, a zawodnicy Bednarek i Glik niestety popełniali te błędy. Tak jak powiedziałem, są to moi koledzy, ale musimy być tutaj solidarnie postawieni. Boję się powiedzieć dzisiaj, na dzień dzisiejszy, wiecie, że ja czasami mam mocny język, boję się powiedzieć, czy Czesław Michniewicz przypadkiem poprzez to, że niektórych zawodników lepiej lubi, nie grają ci zawodnicy. Ciężko mi powiedzieć naprawdę. Nie wiem, dlaczego takie zmiany w meczu z Holandią. Nie wiem, może znowu coś kryje. Ten mecz z Walią to nie był żaden egzamin, to mówię od razu. To żebyśmy sobie się nie położyli, bo przyjdzie nam kolejny mecz z Chile, tam będzie po ciężkim meczu 1-1, ale bo i przegramy ten mecz. Ale tak naprawdę mecz z Meksykiem to będzie wszystko. Jeżeli Czesław Michniewicz przegra ten mecz, to może oby nie za późno. Może szkoda, że nie przegraliśmy meczu z Walią, bo powtarzam jeszcze raz, system gry reprezentacji Polski naprawdę mi się nie podoba. Coś rzeczywiście jest nie tak. Ja zauważyłem to wcześniej, podkreślałem, że ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o systemy gry reprezentacji i tak dalej, ale widzę, co się dzieje na boisku, obserwuję tę piłkę nożną wiele lat, grę reprezentacyjną również, no i dostrzegam, w ogóle gdzieś moje zastanowienie po meczu z Walią i po meczu z Holandią jest takie, czy to jest aby na pewno wina trenera, bo my mówimy tutaj Jerzy Brzęczek, nie, Paulo Souza, chociaż trudno tu Paulo Souza jakkolwiek dobrze wspominać oczywiście, ale Paulo Souza nie poradził sobie. Teraz Czesław Michniewicz, z jednej strony sukcesy, no bo jest mundial, ale z drugiej strony im bliżej tego mundialu, tym więcej obaw. Przepraszam, ja ci muszę przeszkodzić. Proszę. Chcesz powiedzieć, że to jest wina zawodników? A chcesz powiedzieć, że to jest wina zawodników, że Arek Milik strzela bramki w Juventusie, że to jest wina zawodników, że Robert Lewandowski strzela bramki w FC Barcelona, że Piotrek Zieliński gra bardzo dobrze w Napoli? No ludzie, no my mamy zawodników do gry. Właśnie, tylko ale widzisz. Reżysera gry. Właśnie, ja się zacząłem zastanawiać. Jest coś źle poukładane. Nie chcę nic mówić. Przegrywał 19, przegrywał 21, przegrywał 20. Widzimy, co się dzieje. Jest chaos. Trzeba zacząć od Polskiego Związku Piłki Nożnej, niech oni tam zrobią jakieś ruchy, a później trzeba układać układanki wszystkie, bo Czesław Michniewicz na dzień dzisiejszy jest pogubiony. Proszę obejrzeć sobie...
Polski Związek Piłki Nożnej robi bardzo fajne na łączy, na Piłka, takie relacje. Proszę sobie obejrzeć po meczu z Walią zrobiony ten. Panowie, zagraliśmy bardzo dobrze. Musimy się skupić, grać na całego, no. Przed meczem mobilizuje nas nie Czesław Wiśniewicz, tylko Robert Lewandowski. Z drugiej tak? Ludzie, no trzeba, ja wiem, że nie ma kolesiostwa w reprezentacji. Nie ma kolesiostwa. Nie powinno być kolesiostwa, a widzę, że jest. No to są mocne zarzuty. A ja to wiem, ja coś powiem. Dzisiaj jest wielki, ogromny błąd, że trenerem nie jest Adam Nawałka. Tam nie było kolesiostwa, tam było dograne. Tam oglądałem ostatnio Bogdana Zająca, który się wypowiadał na ten temat, jego asystent. Tam było wszystko poukładane, on tam opowiadał, jak to wszystko wyglądało. Na dzień dzisiejszy? Ja nie wiem co. Dzisiaj Czesław Michniewicz jest na meczu Arabii Saudyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi, tak? Chyba o 20 jest to spotkanie. Okej, okay, chwała mu za to, że tam jest, tak? Że to ogląda. Ale nie podoba mi się to, gramy na siłę trójką z tyłu i tyle. Proszę zauważyć, ja powiem najważniejszą rzecz, jaka jest. Od 2016 roku graliśmy systemem czwórką z tyłu. Wychodziła bardzo dobrze. Na dwa skrzydła, na dwóch napastników. Graliśmy rewelacyjnie. Na Milika, ja wiem o tym, że mamy dzisiaj innych zawodników, ja wiem o tym, że mamy zawodników, którzy mogą, że Milik nie zagrał w tym meczu, to też bardzo dobrze. Ale Adam Nawałka powiedział jedną rzecz. Ja popełniłem jeden wielki, karygodny błąd, że w 2018 roku na siłę, chociaż nie potrafili, na siłę kazałem im grać trójką z tyłu. Przegrałem mistrzostwa, zbiła mnie Kolumbia. Przegrałem z Senegalem, zagrałem beznadziejny mecz z Japonią. On się do tego przyznał ostatnio w wywiadzie u Mateusza Skierowskiego w Wirtualnej Polsce. Jest taki wywiad. Z drugiej strony. I on to powiedział. On dzisiaj grałby czwórką z tyłu i on to mówi głośno, że on by grał czwórką z tyłu. Tylko pytanie, czy to granie czwórką z tyłu rozwiązałoby wszystkie problemy reprezentacji Polski? Tym bardziej, że Adam Nawałka, no poza 2016 rokiem, tym powiedzmy sukcesem reprezentacji Polski, no też za bardzo w kontekście i później reprezentacji, i później klubów, które prowadzą. No nic nie pokazał. Panie redaktorze, Maćku, przepraszam, bo dzisiaj też rozmawiałem. Ja powiem wprost, ja wszystko rozumiem, nic nie pokazał, ale on się przyznał do błędu. On się przyznał do błędu. On to też ważne. On, ja nie wiem, czy ty wiesz, ale mówisz, że on nic nie pokazał. W 2018 roku po Mistrzostwach Świata Adam Nawałka przestał być już trenerem. A Jurek Brzęczek zaczął grać trójką z tyłu, to co zaczął Adam. Adam powiedział, że on zrobił wielki błąd i jechaliśmy na tego Souza, pamiętasz? Jechaliśmy nieraz, mówiliśmy na niego różne rzeczy, nie nadaje się, nie nadaje. Ale on nam otworzył oczy, że w najlepszym meczu, jakim rozegraliśmy, trójką z tyłu zremisowaliśmy. Tak naprawdę to my nie potrafimy grać trójką, nie będziemy. Na dzień dzisiejszy my mamy dwóch obrońców. Bednarek nie nadaje się do gry. Brakuje Matiego Kesza? Mati Kesz się nadaje, Mati Kesz na wahadle też się nadaje. To też prawda, ale Mati Kesz wróci niedługo po kontuzji. Mati Kesz się tak wypowiadał. Przestraszyłem się, bo rozmawiał z Robertem Lewandowskim, było to nagrane, że mówił, że dostaje zastrzyki. No, faktycznie tam się jakieś skrzepy mu porobiły, lekarze mu wyciągali te skrzepy tymi po prostu wielkimi zastrzykami, jak to się mówi, ale w każdym razie Matiego Kesza brakuje nam, możemy tutaj zagrać oczywiście, no ja myślę, że Czesiek tylko i wyłącznie myśli, że będzie tak, Bednarek musi być do gry, musi grać mecze w Aston Villa, a wiemy o tym, że trener na niego nie stawia i nie podejrzewam, żeby stawiał dalej, tak? Słuchaj, to ja cię zapytam o jedną kwestię, która gdzieś do głowy mi przyszła, też opierając się o meksykańskie media, które przyglądały się reprezentacji Polski, no trudno się dziwić. I tam możemy przeczytać między innymi, że Lewandowski był bohaterem, choć nie strzelił gola, to on wygenerował wynik dla swojej drużyny, asystując Karolowi Świderskiemu. To mecz z Walią. Inne słowa. To była demonstracja grozy ze strony Roberta Lewandowskiego na niespełna dwa miesiące przed meczem Polski z Meksykiem na Mundialu w Katarze. Mecz Polski z Meksykiem 22 listopada, godzina 17, ten pierwszy gwizdek. Pytanie w tym kontekście, czy to Robert Lewandowski może w pewien sposób uratować, czy zapewnić pewną stabilizację polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata? Czy do Roberta Lewandowskiego nie powinniśmy... Oczywiście, że tak, ale widziałem po meczu chodzącego Czesława Michniewicza w meczu z Holandią. Wiem również o tym, że Czesław Michniewicz boi się, wręcz się boi tego, że młodzi zawodnicy boją się Roberta Lewandowskiego.
to jeżeli bylibyśmy kreatorami gry, byśmy widzieli, że się boją Roberta Lewandowskiego, a nie ma co mówić, że Robert jest 30% siłą tego zespołu, no to, nie ma o czym mówić. No tak, ale ja cię na szybciutko zapytam. Na koniec naszej rozmowy, jak to jest, że w Barcelonie, słyszymy to z mediów, Robert Lewandowski jest tym mentorem dla tych młodych zawodników, że świetnie się tam dogadują, że oni czerpią z niego przykład, a ty mówisz o tym, że nasi młodzi zawodnicy się Roberta boją. No bo tam gra Gavi, tam grają zawodnicy o nazwiskach. Tam nie gra Skóraś, który wchodzi, debiutuje w zespole z Holandią, który ma coś zrobić. Tam nie gra Łęgowski, który wchodzi na 10 minut przed końcem. Ja mam pytanie, ja bym miał pytanie do Czesława Michniewicza. Co on chciał osiągnąć? Jesteśmy kolegami, dlatego mu nie zadam. Jakbym był redaktorem, tak jak wy dziennikarze, zadałbym mu pytanie. Co pan chciał osiągnąć na 10 minut przed końcem w debiucie, dajmy powiedzmy Skurasia i powiedzmy Łęgowskiego? Na 10 minut przed końcem, ja może dalej będę mówił ten wątek. Ja wiem, że będziecie mówili, że się przyczepiłem starych zawodników, ale tam musiał ktoś wejść, kto by pociągnął, kto ma doświadczenie. Musimy tutaj postawić kropkę, niestety. Powiem tak, jedziemy na dzień dzisiejszy, żeby było tak jak za czasów Kazimierza Górskiego. Na dzień dzisiejszy jedziemy tam na skazanie, na remis z Arabią Saudyjską i na znów powrót do Polski. Słuchaj, oby nie. Oby było jak za Kazimierza Górskiego, oby nie, ale jak zobaczymy. Wiele pytań. Dziękuję ci pięknie za rozmowę. Daniel Kaniewski, menedżer sportowy, dziękuję. Był moim państwa gościem. Dziękuję. Dużo, ale przepraszam, ale to znów emocje wciągają się, bo nie mogę patrzeć. Tak jest. Drodzy państwo, dobrego dnia życzę, Danielu, tobie również. Do zobaczenia. Dziękuję pięknie. Program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Link 4 z ubezpieczeniem OC i AC.